Witam Państwa. Witam w ataku. Atakujemy dzisiaj, można powiedzieć, Europę, atakujemy prawo, nasze obywatelskie prawa, sposób ich realizacji. Pytamy o to, czy wstęp do Unii Europejskiej, chęć integracji z Unią Europejską, to także chęć podporządkowania się wspólnym obyczajom, a więc wspólnym prawom. Czy po prostu jesteśmy gotowi na to, ażeby nasze przewiny, na przykład niemiecki, francuski, rosyjski sędzia sądził. A są już takie sądy. Sądy międzynarodowe. Sądy, w których trybunałach zasiadają sędziowie z rozmaitych krajów. Głównym bohaterem naszego dzisiejszego programu jest jeden z tych sędziów. Marek Antoni Nowicki. Dobry wieczór. Witamy w studio. Powiedziałem, że Marek Antoni Nowicki jest sędzią polskim, ale precyzyjniej byłoby powiedzieć, że zasiada na polskim krześle w tym Trybunale, dokładnie w tej komisji, bo tak to się nazywa, komisja, jak dokładnie? Europejska Komisja Praw Człowieka, która, ja to tak nazywam na własny użytek, jest czymś w rodzaju zbiorowego sędziego śledczego. Zbiorowego sędziego śledczego. Otóż w tej człowieka Marek Antoni Nowicki siedzi na polskim krześle, bo nie jest powiedziane, że na tym krześle musi zasiadać Polak. Państwo, które deleguje, mogłoby wyznaczyć kogoś, na przykład w wypadku Luksemburga bodajże jest, że... Jest taka sytuacja, ale nie w komisji, ale w Trybunale Praw Człowieka. Przeznaczone, powiedzmy sobie, dla Liechtensteinu. Zajmuje kanadyjski sędzia McDonald, więc możemy sobie wyobrazić również taką sytuację, że kiedyś miejsce kogo po prostu Polacy, polski rząd, polskie władze będą szanowały. Antonim Nowickim ma 41 lat, był prokuratorem, był i jest takim zbiorowym sędzią śledczym. Członek Komisji Praw Człowieka w Strasburgu, był przez czas jakiś prezydenta Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka, bo Marek Antoni Nowicki był zaangażowany w ruch tak zwanych komitetów helsińskich, tych ciał powstających w krajach, szczególnie wschodniej Europy, po Konferencji Bezpieczeństwa Europejskiego w roku 75. Dziś Marek Antoni Nowicki w Warszawie, 3 tygodnie spędza w Warszawie, a 3 w Strasburgu, gdzie, jak powiedziałem, nie reprezentuje, lecz działa we własnym imieniu, jest niezawisłym członkiem Komisji Praw Człowieka. Warto to przypomnieć tym wszystkim organom, które dziwi, że delegowani przedstawiciele następnie czują się na swoich miejscach niezawiśli. No ale jeżeli Marek Antoni Nowicki jest niezawisły, jeśli nie reprezentuje tam Polski, jeśli nie reprezentuje tam rządu polskiego, to pojawia się pytanie, kogo on tam właściwie reprezentuje. Jeśli nie w imieniu Rzeczpospolitej, to w imię czego wydawane są wyroki tego międzynarodowego sądu, w którym Marek Antoni Nowicki zasiada. Jakie zatem znaczenie dla obywateli Polski ma istnienie Europejskiej Komisji Praw Człowieka? Wśród zaproszonych gości pan Andrzej Malanowski, człowiek znany nie tylko jako pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, również jako polityk, również jako jeden z twórców Polskiej Partii Socjalistycznej, dziś członek Unii Pracy. I do pana Malanowskiego mam prośbę o pierwszą gdyby charakteryzację, o odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie ma to, reprezentuje pan Nowicki dla nas Polaków. Proszę o pierwszy komentarz. Więc tutaj małe sprostowanie na początek. Pan Marek nie jest tam sędzią, to znaczy kolegialnym, który przygotowuje materiał do ewentualnego wniesienia do Trybunału. A kogo reprezentuje, jak tu zostało powiedziane? Otóż mi się wydaje, że praworządności, które nabył nie tylko dzięki studiom na dobrym Uniwersytecie Warszawskim, ale także dzięki studiom i w adwokaturze i w tym kraju. Witam Państwa naszymi głowami i w towarzystwie pozostałych osób, które mam przyjemność Państwu przedstawić. Pani Hanny Machińskiej, dyrektora Ośrodka Informacji i Dokumentów, pana profesora Krzysztofa Drzewieckiego, reprezentanta Polski wobec Trybunału w Strasburgu i pana Radosława Januszewskiego, dziennikarza prawa. Więc, panie mecenasie, zaczynamy naszą rozmowę. Ja rozumiem tak, rozumiem, że w tym Strasburgu reprezentuje pan rewolucję francuską, praw człowieka, wczesną, dzisiaj nazwaną powszechną deklaracją praw człowieka, czyli, można powiedzieć, moje europejskie poczucie prawa.
wątpliwości związaną unifikacją powszechnych praw. Pytanie, unifikacja właśnie w wypadkach moich praw jednostkowych, czy krótko mówiąc poczucie Francuza, Polaka, Niemca, co powiedzieć, tu się nie dokonuje jakaś wiacja Europy. Powiedzmy sobie tak, co ochrony praw człowieka. Państwa już dosyć dawno temu mówiły się, że będą te prawa, co do których zgodziły się, że są podstawowymi prawami jednostki. I możemy tutaj przywołać Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która w końcu została przyjęta dosyć dawno temu, w 1948 roku. Potem pojawiła się Konwencja Europejska. Konwencja, która... Państwa, które przyjęły konwencję, postanowiły wybrać z katalogu tych praw, które w powszechnej deklaracji zostały zapisane, te, które uważały, że nadają się do realnej, praktycznej... No przede wszystkim musimy to nazwać. No jakie prawa są niewątpliwe? Jakie prawa są niewątpliwe? Takich praw jest dużo, z tym, że ja bym tutaj proponował tego rodzaju rozróżnienie. Pomijam rozróżnienia w rodzaju prawa polityczne, prawa obywatelskie, prawa społeczne i tak dalej, ale są pewne prawa, które mają charakter praw absolutnych, bezwzględnych i są również takie prawa, które w określonych okolicznościach mogą być przedmiotem ograniczeń. Możliwa jest ingerencja państwa w tym rodzaju spraw. Krótko i zwięźle konkretnie. Jakie prawa są, nie wiem, czy dobrze będzie, jeśli nazwę je niezbywalne? Powiedzmy sobie tak. Jednym z takich praw jest prawo do tego, aby nie być torturowanym. Zakaz tortur został przez społeczność międzynarodową potraktowany jako coś, co jest rzeczywiście prawem świętym. Nawet jak stany wojny, stany tego rodzaju zagrożeń, nie można nikogo torturować i jeżeli takie fakty nastąpią, musi się to spotkać z potępieniem ze strony tych, którzy będą taką sytuacją osądzać. Zaraz, torturowanym, a zabijanym, czy jednak zabijanie nie jest czymś bardziej świętym od torturowania? Tak. Jak popatrzyłem sobie na tekst trzymając się Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, patrząc na tekst tej konwencji, zobaczymy, że prawo do życia nie jest tego rodzaju prawem bezwzględnym, ponieważ są tego rodzaju sytuacje i dosyć łatwo sobie wyobrazić, jakiego rodzaju to sytuacje, w których pozbawienie innej osoby życia jest usprawiedliwione. Mało tego, toczy się dyskusja w Polsce, w innych krajach na temat kwestii kary śmierci. Kara śmierci w pierwotnym tekście konwencji była przewidywana. W artykule 2 konwencji mówi się wyraźnie, że jeżeli taka kara zostanie orzeczona przez niezawisły sąd w sposób przewidziany przez prawo, to wszystko jest w porządku. Chciałbym zapytać taką rzecz. Czy pan reprezentuje w tym sądzie pragmatykę, czyli życie takie, jakim ono jest, czy pewną ideę? Bo jeżeli reprezentuje pan pragmatykę, to oczywiście rozumiem. Wojny są i nie kwestionuję tego faktu. Jeżeli jednak reprezentuje pan ideę, to przypominam sobie taką książkę, może ją pan zna, Etienne'a Suriot. Nazywa się to w polskim tłumaczeniu Korona kwiatów, czyli zarys moralności na bazie czysto estetycznej, gdzie ten Etienne Suriot opowiada wszelki porządek prawny nowożytnej Europy, który oparty jest na przykład na uznaniu prawnym wojny jako stanu dopuszczalnego, jest po prostu stanem nie do zaakceptowania. Więc co Komisja Praw Człowieka reprezentuje, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że w którymś ze swoich wywiadów pan powiedział, że nasza rola kończy się wtedy, kiedy zaczyna się wojna. Tak, to jest bardzo trudny problem sposobu podejścia, czy takiego właśnie, gdzie wyłącznie, powiedzmy sobie, idee mają decydować, czy trzeba jednak uwzględniać wymogi praktycznego życia, tego, co się wokół nas dzieje. Oczywiście, że można różne sytuacje, z którymi my mamy do czynienia w komisji czy Trybunał w Strasburgu, można je oceniać z punktu widzenia kryteriów, powiedzmy sobie, czysto moralnych, czy kryteriów wynikających z przekonań religijnych. Ale nasze zadanie jest jednak inne. Więc jakie? My mamy za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy
konkretne sytuacje, konkretne uwarunkowania tych sytuacji, jeżeli je skonfrontujemy z prawami, które są w Konwencji Praw Człowieka zagwarantowane, są tego rodzaju, że można państwu, bo pamiętajmy cały czas, że tutaj przedmiotem naszej oceny są relacje między jednostką a państwem. Czy w konkretnych uwarunkowaniach, w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach, państwo mogło zrobić to, co zrobiło, czy nie mogło ze względu na podstawowe prawa jednostki. I czy jesteście sądem przychodzi faktycznym, życie. To znaczy, czy możecie ukarać, nie wiem, państwo, dobro utracone przez obywatela, czy jesteście sądem, kiedyś pan w którymś z wywiadów powiedział, że tak naprawdę możecie skazać tylko na międzynarodowy wstyd. A więc, czy wstyd, a więc ocena moralna, czy jednak konkret? Ja się w tej chwili wypowiadam nie tylko, tak się złożyło, ze strony komisji, ale powiedzmy sobie organów Strasburgu, organów konwencji. Orzeczenia Trybunału, pomijam już decyzję Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawach błahych, orzeczenia Trybunału są tego rodzaju decyzjami, które powinny być wykonane przez państwo. Trybunał stwierdza, że doszło w konkretnej sytuacji ze względu na konkretne okoliczności do naruszenia konwencji, dlatego że z powodu określonego zachowania się państwa jednocześnie w wielu sprawach Trybunał podejmuje decyzję o odszkodowaniu, konkretnych kwotach, konkretnych sumach pieniędzy, które państwo musi osobie pokrzywdzonej zapłacić. Do początku rozmowy, to znaczy do pytania, w jakie sprawy mianowicie możecie ingerować. Już pan powiedział, że możemy ingerować w sprawy dotyczące tortur. Co jeszcze poza torturami? Podzieliliśmy sobie o torturach jako jednym spraw takich, może konkretnie, których w żadnych okolicznościach nie można, tortury, nie można naruszać. Natomiast ogromna większość praw, które mamy w katalogu podstawowych praw człowieka, to są prawa, które w różnych okolicznościach, w różnych warunkach mogą być ograniczone. I w takiej sytuacji przedmiotem naszej oceny jest, czy rzeczywiście warunki, w których doszło do określonych wydarzeń, były takie, że państwo usprawiedliwiało. Ale ja pytam bardzo konkretnie o to, czego poza torturowaniem jeszcze na pewno nie wolno? Bo uzgodniliśmy, czy też przyznaliśmy, że z tym zabijaniem to już nie jest takie proste. Tak. Więc torturować nie wolno. Nie można w sposób arbitralny pozbawić kogokolwiek wolności. W sposób arbitralny, ponieważ są sytuacje, w których oczywiście pozbawić wolności można. A własności? Prawo do własności podlega bardzo... No i tutaj powiedzmy sobie, że swoboda działania państwa jest stosunkowo duża, ale to decyzje, jakie są w tej sferze podejmowane, nie podlegają również kontroli ze strony organów konwencji. Mówimy o konwencji europejskiej. Polska ratyfikowała wprawdzie większości dokumentów dodatkowych, protokołów, między innymi tej, która stanowi o świętym prawie własności, która stanowi o prawie do praw, nie mówiąc już o szóstej poprawce, czy szóstym protokole, które stanowi o zakazie kary śmierci. Mówił pan gdzieś, że to stawia nas na równi bodajże z Turcją i chyba jeszcze jednym krajem, bodajże Albanią. Czy to znaczy, że my Polacy mamy inne poczucie prawne niż pozostali Europejczycy? Powiedzmy sobie tak, sytuacja jeśli chodzi o protokoły dodatkowe do konwencji nie jest dzisiaj tak zła, jaka była jeszcze kilka miesięcy temu. Wynika to przede wszystkim z tego, że 10 października, czyli bardzo niedawno temu, Polska ratyfikowała ten protokół, o którym pan wspomniał. To znaczy który? Protokół pierwszy. A więc możemy powiedzieć, że już dzisiaj, w przypadku, kiedy pojawi się problem na tle prawa do własności, nauka, wybory. Własność, ten protokół jest już przez Polskę ratyfikowany, jak powiedziałem, od 10 października. To dobra wiadomość. Natomiast jeśli chodzi o protokół szósty, ten właśnie dotyczący kary śmierci, no problem jest trudniejszy, bo wydaje mi się, że w najbliższym czasie nie będzie szans na to, żebyśmy, mówię o państwie polskim, do tego protokołu przystąpili. Jest spora rozbieżność opinii, rozbieżność stanowiska na ten temat.
Ale jeżeli powiedzieliśmy sobie o porównaniach z takimi krajami jak Czechy czy Albania w Europie, no to rzeczywiście sytuacja tak wygląda, ponieważ ogromne państwa, które nie przystąpiły, jak popatrzymy sobie, jaka jest w rzeczywistości sytuacja, jeśli chodzi o karę śmierci, to zorientujemy się, że po prostu ten problem przynajmniej dzisiaj tam nie istnieje. Proszę Państwa, kandydaturę Krzysztofa Drzewieckiego wysuwano jako jego śledczego Europejskiej Komisji Praw Człowieka i był więc kontrkandydatem pana Marka Nowickiego. Dziś pełni funkcję reprezentanta strony rządowej przed komisją. Kogo pan zatem reprezentuje? Polski obecny rząd, polskie normy prawne? Przede wszystkim funkcja, którą w tej chwili pełni od 1 grudnia i ma oficjalną nazwę, może przydługawą, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych do spraw reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej przed organami kontrolnymi Konwencji Europejskiej w Strasburgu. Natomiast w istocie rzeczy myślę, że najłatwiej, najprościej określić funkcję, którą pełnię jako adwokat rządu. Innymi słowy, przyjąłem pozycję, która, jak w przypadku każdego rządu strony konwencji, polegać będzie na obronie interesów rządu w przypadku, kiedy osoby skarżące Urzędowi Prawa Międzynarodowego. Czy panowie się z sobą już zderzyli jako oponenci i przeciwnicy? Jeszcze to, że my prezentujemy, przynajmniej myślę o moim rządzie, stanowisko takie, jak jest prezentowane przez wiele innych rządów, gdzie system pewnej kontradyktoryjności stron, ja jako adwokat rządu, czy członkowie Komisji Europejskiej, to jest dla nas zrozumiałe i w ramach tych ról musimy się mieścić. Komentarz Marka Nowickiego. Właśnie, bo tego rodzaju sytuacja, o której pani mówiła, że może nastąpić zderzenie między, no już w takiej sytuacji między mną a panem Drzewickim, taka sytuacja jest niemożliwa przede wszystkim z tego powodu, że komisja jest jednak, mimo że swoistym, ale organem orzekającym. W związku z tym to zderzenie, o którym pani myślała, może nastąpić między adwokatem skarżącego, nie przedstawicielem rządu, który w takiej sytuacji musi bronić, dziwać argumentów obu stron, argumenty rządu ani wcale nie są lepsze, ani gorsze. W każdym postępowaniu sądowym tylko argumenty strony. Po ich wysłuchaniu podejmujemy rozstrzygnięcie. Wróćmy do naszej rozmowy, czyli do pańskiego. Jest to sąd międzynarodowy, a więc ludzie o, jak powiedziałem na początku, niewątpliwie różnym poczuciu prawnym. Czy można powiedzieć, że Europa ta dzisiejsza nawiązuje do tradycji prawa rzymskiego po prostu, a więc jest to na przykład Europa, w której lex retro? To jest moje pierwsze pytanie. Czy ta zasada jest dla was święta? Tak, staramy się w dyskusjach nad bardzo konkretnymi sprawami, które przychodzą z różnych, znaleźć wspólne wątki, które pozwolą nam wypracować pewne zasady, które obowiązują wśród wszystkich państw, które zaraz, pan mówi wypracować wspólne zasady, jakby to było dopiero do tworzycie coś zupełnie nowego, czy też nawiązujecie do istniejących wielotysiącletnich tradycji, czy to rzymskiego prawa, czy może mającej 1000 lat Europy średniowiecznej, Europy scalonej, Europy o pewnym właśnie... które są jakby poza dyskusją i te zasady są uwzględniane w każdej konkretnej sytuacji, ale tu chcę bardzo mocno zwrócić na to uwagę. W momencie, kiedy pojawia się pytanie, jakie prawa czy wolności zostały zagwarantowane w konwencji europejskiej, my mamy na to pytanie odpowiadać, nie wystarczy popatrzenie na już posiedli wiedzę na ten temat. A odpowiedź na to jest trochę bardziej skomplikowana. Mianowicie w Strasburgu widzą drogę do sprawiedliwości. Jaki Trybunał codziennie interpretują tę konwencję, interpretują te prawa, uwzględniając zmieniającą się świadomość, uwzględniając... Jak to jest na świecie? Z Polski co sekundę, szczególnie zresztą ze sfery fiskalnej, że tak się wyrażę, o której powiedziałem, niedziałania prawa wstecz. Czy to przypadek wyjątkowy, szczególny, który należy natychmiast zanosić? Ta sprawa wygląda porównawczo w innych krajach europejskich. No, powiedzmy sobie tak, jeżeli mówimy o tego rodzaju sytuacjach, to będzie to interesujący problem, jako przedmiot oceny z punktu widzenia poszanowania prawa do własności. Rozumiem. No bo przecież tutaj wchodzą w grę prawa, które można nazwać prawami pieniężnymi w naszym języku. One, one,
one tak są określane. I z tego punktu widzenia przedmiotem badania organu w Strasburgu jest to, czy ingerencja państwa, czyli właśnie działania zasady nieretroaktywności, no, budzi wątpliwości, czy za usprawiedliwione, ale zwróćmy uwagę, w konkretnej sytuacji istniejącej w tym państwie, czyli w rzeczywistości, w której to wszystko się dzieje. Dlaczego ja zwracam na to uwagę? Dlatego, że bardzo trudno jest odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania, abstrahując od konkretnych okoliczności. Wszystkie... Była tutaj mowa o torturach, o karze śmierci, o prawie własności. Jakoś tak dziwnie kojarzy mi. Odnoszę wrażenie, że Strasburg pod tą nazwą, mam na myśli, jest to jakby taki trochę kwiatek przy kożuchu, że to jest rzecz, gdzie można się odwołać do prawa rzymskiego, nieco wątpliwej, ale jednak jakiejś tam prawnej jedności Europy średniowiecznej, gdzie można powiedzieć o przyszłości, o 2000 wieku, o tym tworzeniu na przyszłość, a jakby tak się wstydliwie unika takich okresów, którymi naprawdę nie bardzo wiadomo, jak przecież to prawo działa od momentu ratyfikacji. Ale skutki tego, co miało miejsce przed ratyfikacją, działają w dalszym ciągu i długo działać będą. Ja odnoszę ten Strasburg, to jest przykrywka dla bardzo, proszę wybaczyć panie mecenasie, ja osobiście pana bardzo szanuję i wiem, że pan bardzo wiele zrobił dla sprawiedliwości w Rzeczypospolitej, ale że jest to swego rodzaju przykrywka dlatego, żeby po prostu zapomnieć o tamtych sprawach brzydkich, złych. Jeśli można... Proszę, odpowiedź? Ja poczekam na pana Grzelicki. Pan Grzelicki. Jeśli można od razu właśnie w tej kwestii. Otóż panowie podnosicie tej kwestię tego, iż zasada nieretroaktywnego działania prawa jest elementem tradycji kulturowej łacińskiej, do której należymy. Otóż właśnie fakt, że konwencja może obowiązywać od momentu akceptacji przez Polskę, to jest właśnie konsekwencją tej zasady. Ja bym chciał... Ja nie podważam tej zasady, ale na Boga żywego. Mordercy z Wujka służą w policji. Proszę państwa, przecież to są rzeczy, które do tej pory... Te groby są jeszcze świeże w pewnym sensie. Dla wielu to jest tak, jakby się działo wczoraj. No Boże Święty, są przecież sprawy, których nie można pominąć. Przepraszam, że ja o tym mówię, ale to są, wydaje mi się, sprawy, które bardzo poruszają wielu ludzi, którzy w ogóle... No chcieliby, żeby było sprawiedliwie jakoś w tym Pan Andrzej Balarowski, proszę. No tutaj wkraczać dopiero wtedy, kiedy zostanie wyczerpana normalna droga Strasburga. I te sprawy, o których tutaj się mówi, niezwykle bolesne, no tak to akurat wygląda, że one są w toku, niektóre są przed sądem, toczy się postępowanie, można mówić, że ono się toczy opieszale, co niekoniecznie znaczy winę sądu, bo materia jest bardzo trudna, bo oskarżonych jest wielu, bo upłynęło jednak lata. Także tutaj odwoływanie się do Strasburga, skoro jestem przy głosie, na jedną rzecz położyć nacisk, że przecież jeżeli my się odwołujemy do średniowiecznych, nawet i rzymskich, tutaj pewną podstawą werdyktów jest konwencja europejska, te kilkanaście artykułów, które mówią o prawach i wolnościach, o prawie do prywatności, do informacji, o prawie do sądu. I tu nie sądzimy wszystkich materii, wszystkich przejawów, tylko sądzimy takie stany faktyczne, które podpadają pod te kilkanaście norm europejskich. Wróćmy do tych zasad. Ja czytam Witolda Helsińskiego przede wszystkim, ale również jako mecenas. Bardzo gwałtownie wypowiadał się pan przeciwko wszelkiego typu procesom pokazowym. Otóż chciałbym pana zapytać o konkretną rzecz. Jest rok 1985, odbywa się w Polsce proces zabójców ojca Jerzego, proces, w którym dwóch znakomitych adwokatów spełnia funkcję prokuratorów posiłkowych. Modelu Helsińskiego, że taki proces pokazowy, bo stał się on de facto pokazowy, jest czymś niedopuszczalnym. Dlaczego? No, po pierwsze pytanie, czy ten proces, o którym tutaj wspominamy, spełniał kryterium tego procesu pokazowego, o którym ja mówiłem w swoich wypowiedziach. Ja rozumiem, że były to wypowiedzi w związku z wypowiedziami pana prezydenta, który w pewnym momencie miał taką ideę właśnie procesów pokazowych.
Wydaje mi się, że to, o co tutaj chodzi, chodzi o zwrócenie uwagi na to, żeby wymiar sprawiedliwości miał określone warunki do tego, żeby mógł być sprawowany. Chodzi o właściwą atmosferę wokół sądu, sędziów, którzy mają wydać werdykt. To jest jeden z dużych problemów nie tylko u nas, kwestia nacisku na sądy. A w takim razie pytanie, jak to wygląda dzisiaj? Czy można sąd sądzić? Wielkie oburzenie społeczne powstało, jak pan przebywając w Strasburgu niewątpliwie wie, w Polsce, kiedy sąd uniewinnił ludzi uznawanych za tych, którzy kierowali zabójcami. Polski w tej chwili jest sądem autentycznie niezależnym, czy też, jak twierdzą znowu niektórzy, jest to dowód, że siły polityczności odciskają się na tym sądzie, który mamy dziś tu w Polsce, w najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Do Strasburga przychodzi wiele skarg z różnych państw dotyczących kwestii niezawisłości sądów, bądź w ogóle niezależności sędziów, którzy w konkretnych sprawach. I wydaje mi się, że bardzo dobrą zasadę w pewnym momencie przyjęliśmy, a mianowicie zasadę, jest wszystko w porządku, chyba że znajdą się dowody, znajdą się fakty, informacje wskazujące, że jednak wszystko w porządku. Deklaracje, oczywiście pan jako sędzia musi zachowywać się jako człowiek indyferentny politycznie, no ale porozmawiajmy o sędzim, który poza tym ma swoje doświadczenie, przeszłość opozycyjno-stereopianową, o której wspominałem, no również publicystyczną, bo w końcu chyba nawet we wstępie nie powiedziałem, że jest pan publicystą, człowiekiem, który współpracował z tygodnikiem Solidarność i to w okresie, kiedy tym pismem kierował Jarosław Kaczyński, który był współpracownikiem pisma Nowy Świat, kiedy zakładał je Piotr Wierzbicki. Czy zatem pan jako sędzia jednocześnie odżegnuje się od, nazwijmy to, formacji prawicowej? Powiedzmy sobie tak, w funkcji, którą się pełni, funkcji orzekania, względy wynikające z sympatii bądź antypatii do określonych formacji politycznych nie powinny odgrywać roli. Ma pan sympatię polityczną? Czy mam sympatię polityczną? To jest moja sympatia. Po prostu którzy są poza sceną polityczną. Rozumiem, czyli z prawicą pozaparlamentarną, jak rozumiem. Nie, scena polityczna dla mnie to nie tylko parlament. Scena polityczna, że próbują publicznie grać różne polityczne role. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, wracając jednak do tego naszego Strasburga, że ja w komisji jestem stosunkowo niedawno, ale dostatecznie długo. Próbować przynajmniej zorientować się, jakie są sympatie bądź antypatie polityczne ludzi, którzy razem ze mną w tej komisji są, ludzi z różnych krajów. I naprawdę poprzez to, co oni w tej komisji robią, w jaki sposób argumentują i w końcu w którym kierunku podnoszą rękę za czy przeciw, niesłychanie trudno jest wyczuć, jakie są ich poglądy polityczne, które prawdopodobnie zostawiają u siebie w domu, a w Strasburgu. Od prawicy do lewicy. Na pana Malanowskiego. Nasi obywatele często adresują skargi do rzecznika praw, z którego urzędem jest pan związany. Czy zdarza się jednak, że rzecznik ma poczucie, że sprawa przekracza jego kompetencje i może wspierać w jakiś sposób indywidualną skargę kierowaną do Strasburga? Powiedzmy sobie od razu tak, że ja w swojej praktyce w Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy, która kwalifikowałaby się już do Trybunału Strasburskiego. Są co prawda listy, w których obywatele domagają się przekazania tej sprawy, czy uważają, że sprawa jest na takim etapie. To są, bym powiedział, bardzo wyraźnie przejawy jawnego pieniactwa. Wykorzystano normalnej drogi administracyjnej czy sądowej, czy powiedzmy sobie nastąpiło orzeczenie nie lege artis, a obywatel uważa, że skoro sąd mu nie przyznał racji, skoro on przegrał sprawę cywilną na przykład, to ma drogę do Strasburga. To jest wielkie nieporozumienie. Droga do Strasburga jest otwarta wtedy właśnie, kiedy w postępowaniu
jakie się tutaj toczyło, naruszono te fundamenty, naruszono sferę prywatności obywatela na przykład i nie uzyskał satysfakcji z tych praw zapisanych. Rzecznik natomiast co do zasady nie wypowiada się, należą do kompetencji organów innych, co najwyżej informuje obywatela, że powinien skorzystać jeszcze z drogi wewnętrznej, że właśnie ta droga do pana Marka to jest daleka i że jest to pewna, nie wolno korzystać, bo ona po prostu, jeżeli obywatel wystąpi pochopnie, to ta sprawa zostanie odwalona i to bardzo szybko, może nawet nie trafi do komisji, jeszcze wcześniej zostanie odrzucona jako jawnie niekwalifikująca. Ale gdyby tak było, że sprawa się klasyfikuje do zajęcia się tym nią przez Strasburg, to takiej rady również państwo udzielą? Jeżeli by ona się rzeczywiście kwalifikowała do Strasburga, to niewykluczone, że rzecznik by udzielił, żeby tam, ale myślę, że przede wszystkim sam by jeszcze wtedy spróbował w interesie obywatela wystąpić do tego organu. Jeśli idzie na przykład o złą normę prawną, ustawową, która by kolidowała z którąś z tych konstytucyjnego. Panie mecenasie, jak z wysokości Strasburga ocenia pan nasz właśnie system prawny? W 1985 roku pan Strzembosz pisał gdzieś, że polskie prawo jest najbardziej punitywnym prawem w Europie. Punitywnym to znaczy wymagającym, stawiającym największe kary. Czy tak jest nadal? W tej sferze stan Polski jest już bardziej europejski. Ja muszę powiedzieć, że jedno z moich najciekawszych, jak powiedziałem, no w tej chwili półtora roku orzekania w komisji w Strasburgu, prawa, wcale nie jesteśmy tacy daleko za Europą, a można powiedzieć, że w różnych sytuacjach ta Europa zaskoczyła mnie bardzo in minus. Może nie powinna zaskakiwać niej, póki znalazłem się w komisji, no ale jednak w różnych sprawach wylazły historie, które, no, muszę powiedzieć... W różnych sprawach, w różnych przypadkach. Powiedzmy sobie tak, trudno sobie wyobrazić w naszym systemie prawnym, co prawda nie mamy Trybunału Kasacyjnego, no ale powiedzmy sobie mamy, żeby doszło do czegoś takiego, że prokurator występujący przed Trybunałem Kasacyjnym zajmuje stanowisko wobec skargi obywatela, w ogóle nie informuje tego skarżącego, jakie on stanowisko zajął, no ale to jeszcze, powiedzmy sobie, mniejsza o to. Kończy się rozprawa przed tym Trybunałem, sąd udaje się na naradę, a razem ze składem sędziowskim udaje się oczywiście pan prokurator na pytanie, w jakim charakterze, oczywiście z głosem doradczym, żeby sędziowie wiedzieli, gdzieś taki numer jest możliwy? Na przykład w Belgii. I tutaj nie chcę krytykować Trybunału Praw Człowieka, orzeczenie, z którego wynikało, że jest wszystko w porządku, w sprawie Delcourt. Potem na początku lat 90. Wracam do tej punitywności, jak to nazwałem, już pytam nie sędziego Trybunału, pytam po prostu Marka Antoniego Nowickiego, jak ja, poniekąd jednak związany z kręgami prawicowymi, ocenia pan te pomysły prawicowych polityków, bariery karalności ze względu na wyjątkowe niebezpieczeństwa popełnianych w tej chwili w Polsce przestępstw. W dyskusji na ten temat jest kwestia odpowiedzi na pytanie, na ile tego rodzaju środki mogą zmienić sytuację tego rodzaju, stworzyć sytuację, w której będziemy się czuli bardziej czują się dzisiaj. Niczego nowego nie wymyślamy. Różne państwa przećwiczyły tego rodzaju, ale nie zachęcająco to wszystko nie wygląda. To znaczy nie byłby... Jak powiedziałem, przećwiczone w różnych krajach, nic praktycznie nie dało. Nic nie dało, oprócz tego, że właśnie wielu ludzi poszło na długo, że na zbyt długo. Przepraszam, że nie bardzo rozumiem pańskiej odpowiedzi. Mam wrażenie, mówi pan, że jest pan za, a nawet przeciw. To jednak nie, za nie, czy przeciw? Ja jestem przeciw. Ja jestem przeciw z tego powodu, między innymi z tego powodu, z punktu widzenia zwalczania przestępczości by nie dały, a jednocześnie trzeba postawić jednak ważne pytanie, nawiązując do przypadku skazania 10-latków brytyjskich na przecież niesłychanie surowe kary. Czy tutaj nie mamy do czynienia z naruszeniem zupełnie podstawowych wartości
Po pierwsze, jest kwestia odpowiedzi na pytanie, czy dziesięciolatkowie naprawdę mogą działać z rozeznaniem, czy nie. Czy tego rodzaju kara w stosunku do dziesięciolatka, kara dożywotniego więzienia. Po angielsku to się pięknie nazywa, ale w rzeczywistości to wygląda znacznie gorzej. To jest Her Majesty's Pleasure, karania za morderstwo dzieci. Czy nie jest to środek, który jest środkiem po prostu niehumanitarnym? Skazywanie dziecka, powiedzieliśmy sobie, ogromna wątpliwość, Ja bym się przyłączył do tego punktu widzenia, może nie powinienem wystąpić prawnego prawnika, ale w konwencji europejskiej jest przecież norma o zakazie tego nieludzkiego traktowania, mogłaby być oceniane nawet w tej kategorii, bym powiedział, tego rodzaju ustawodawstwo traktujące nieletnich w sposób absolutnie niewłaściwy. Natomiast ja chciałem do jednej rzeczy tu tylko krótko nawiązać. Zgadzam się, że Polskie tak daleko, ale jest jeden punkt, który trzeba pokazać, że jest tylko jeden. Ważny moim zdaniem. Nie ma w Polsce ustawy, które chroniłaby na przykład nasze dane osobowe. Czyli chciałem powiedzieć tutaj jedną rzecz też istotną, że ochrona prywatności nie może obejmować na przykład polityków i obywatele Polski mają prawo wiedzieć, skąd i ile pieniędzy ma określony polityk w kieszeni. I stąd oburzenie niektórych polityków, że chce się sprawdzać ich konta, ich dochody, ich zarobki jest niewłaściwe, ale każdy Nowicki czy Malanowski jako osoba prywatna, niepubliczna ma prawo, żeby jego dane osobowe były chronione. Tym jest źle. Tak. Usłyszałem tutaj świetne zdanie. Odnoszę się trochę do czegoś innego, to nie chcę kontynuować tej dyskusji, ale usłyszałem, droga do pana Marka jest bardzo daleka. I pana chciałem zapytać, czy nie obawia się pan, że stanie się pan jeszcze jedną osobą publicznego zaufania, tak jak pan prezydent, tak jak rzecznik praw obywatelskich, którzy chcą, a nie mogą, którzy bardzo by chcieli pomóc, bardzo by chcieli poprawić i w pewnym momencie widzą, jak zaufanie społeczne, jak autorytet topnieje im w oczach. Bardzo ważne. No, ale wydaje mi się, że to zależy ode mnie, czy od innych osób, które orzekają w organach Strasburgu. Bardzo dużo zależy od sposobu podejścia władz państwowych do tego. Bo przecież powiedzieliśmy sobie o orzeczeniach Trybunału. Trybunał stwierdza, że doszło do naruszenia konwencji, skazuje państwo czasami na rzeczywiście bardzo wysokie sumy pieniężne do zapłacenia jako odszkodowanie narodowego, który zmusi państwo do tego, żeby takie orzeczenie zostało wykonane. To wola państwa o tym decyduje, że powiedzmy sobie zabiegi raczej polityczne wobec tego państwa odgrywają taką rolę. Odgrywa rolę również to, o czym pan wspomniał na samym początku, a mianowicie ten międzynarodowy wstyd, by jeżeli będzie wyrok skazujący, no powiedzmy sobie państwo polskie, władze polskie za to, że naruszyły konwencję, największą rolę do odegrania, żeby doprowadzić do tego, że taki wyrok będzie wykonany, mają, tu się zwracam do pana Januszewskiego, bo mają do wykonania środki przekazu, prasa, opinia publiczna decyduje o czymś. Żeby te środki publicznej komunikacji mogły komunikować, musimy powiedzieć, co komunikujemy. Uporządkujmy w tej chwili pojęcia. Jest tak. Istnieją trzy rodzaje sądów europejskich, wiem, że różne. Istnieje Trybunał Sprawiedliwości, istnieje Europejski Trybunał Praw Człowieka, w końcu owa Komisja Praw Człowieka, w której pan zasiada. Czy mógłby pan krótko i przystępnie... Europejska Komisja Praw Człowieka jest, jak powiedzieliśmy już sobie, zbiorowym sędzią śledczym, który, czy są to skargi rzeczywiście poważne, ustala fakty i wydaje wstępną opinię, czy doszło do naruszenia konwencji, czy nie, po czym podejmuje decyzję, czy przedstawić sprawę Trybunałowi Praw Człowieka, jeżeli jest to sprawa skomplikowana, jeżeli jest to sprawa, w którym pojawiają się nowe problemy, jeszcze nigdy nie rozstrzygane, czy oddać ostateczną decyzję w ręce organu politycznego Rady Europy, czyli Komitetu Ministrów. I to są... Ministrów Spraw Zagranicznych. Minister spraw zagranicznych, który na co dzień obraduje na poziomie ambasadorów poszczególnych państw. I to jak się do tego ma komitet, tak zwany Trybunał Sprawiedliwości? Czy my jako Polska do tego cokolwiek mamy, czy nie mamy z nim żadnych? Oczywiście, że mamy. Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze jest to organ, w związku z którym Polska, że tak powiem, też ma wiele do powiedzenia, ponieważ działa w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
ale cała nasza dyskusja europejskiego i to konwencji praw człowieka, w związku z tym również i Rady Europy, a tutaj te organy jak Komisja, Trybunał Praw Człowieka, no i w pewnym zakresie Komitet Ministrów Rady Europy. Proszę Państwa, w Warszawie działa Centrum Europejskie, a przy nim Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy. Kieruje nim pani właśnie Hanna Machińska, która jest z nami. Na razie jest to jakby taka wyspa na oceanie edukacyjno-prawnym w tym kierunku. Proszę powiedzieć, czy żeby prawnik reprezentował nas przed Komisją Europejską, musi kształcić się właśnie u Państwa? To może nie tak. Po pierwsze, nie jesteśmy wyspą, dlatego że w tej chwili tworzy się sieć w Polsce centrów europejskich i ta sieć już istnieje. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o środek Rady Europy, jest to jedyna instytucja w Polsce. I my na podstawie naszych doświadczeń od 1991 roku uważamy, że istnieje bardzo pilna potrzeba przeszkolenia czy stworzenia pewnego systemu szkoleń dla różnych ludzi, to znaczy ludzi, którzy po pierwsze nauczycieli zajmujących się wdrażaniem treści tak zwanych europejskich do programów nauczania. Dwa, prawników, którzy będą się zajmowali sferą praw człowieka, w szczególności w tej chwili. Myślimy o tym, żeby stworzyć pewien program, myślimy razem z Radą Adwokacką i dokładnie z panem Markiem Nowickim, żeby stworzyć taki program, który byłby programem wzorcowym dla innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, szkolenia dla przedstawicieli procesowych przed organami w Strasburgu, to znaczy dla pełnomocników z urzędu. Jest to program, który chcielibyśmy rozpocząć pod auspicjami Rady Europy i mam wrażenie, że jest to w tej chwili potrzeba chwili. Ale również potrzebą chwili jest szkolenie, krótko mówiąc, programy szkoleniowe, które powinniśmy adresować do młodzieży. My w tej chwili mówimy, że istnieją takie zupełnie białe plamy na mapie Polski. Taką białą plamą jest system szkolnictwa. Czy macie nadzieję wobec tego, że integracja europejska powinna się najpierw dokonywać na tym właśnie poziomie ludzi młodych, którzy za chwilę będą... Ja uważam, po pierwsze, w Polsce integrację europejską pojmuje się bardzo wąsko, ponieważ integrację europejską mówi się, to jest nasze wchodzenie do Unii Europejskiej. A my pojmujemy integrację europejską właśnie szeroko, to jest do Rady Europy, a następny etap instytucjonalny to jest Unia Europejska. Tak uważam zdecydowanie, że młodzież jest to, co target group. To jest ta grupa, która jest dla nas grupą przyszłościową i to są nasze plany strategiczne, że przede wszystkim musimy do niej adresować pewne treści. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy szkolenie adresowane do młodzieży w 300 szkołach podstawowych na temat instytucji prawa europejskiego. I to szkolenie spotkało się z bardzo ciekawą reakcją chłonna i widać, że po prostu programy nauczania są tak skonstruowane, że na obecnym etapie absolutnie nie dostarczają podstawowej wiedzy. Staramy się uzupełnić tę lukę, uzupełnić troszkę w sposób nieformalny. Ale proszę Państwa, no wystarczy też popatrzeć na programy uniwersyteckie, gdzie w programach uniwersyteckich na przykład nie ma takiego kierunku, który moglibyśmy nazwać europeistyka czy integracja europejska. W tej chwili nasze centrum o to walczy, a dla nas integracja europejska to są również prawa człowieka. Także ja uważam, że istnieje pilna potrzeba. My przede wszystkim musimy zacząć myśleć o tym, żeby sformalizować te szkolenia. To są na razie szkolenia eksperymentalne, ale one powinny wejść w pewien taki program długofalowy. Mówimy o integracji europejskiej. Co to znaczy w sferze instytucjonalnej? Integracja europejska jest pojmowana bardzo szeroko. My oczywiście rozumiemy to i to jest taki proces włączania się do struktur Unii Europejskiej. Czyli myślimy o trzech wspólnocie, którą kiedyś nazywaliśmy Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Euratomie i Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. Organem sądowym Unii Europejskiej jest Trybunał Sprawiedliwości. Natomiast dla nas szerokie rozumienie integracji europejskiej i takie, powiedziałabym, najbliższe rozumienie, to jest wchodzenie do wszystkich struktur europejskich. Myśląc o tych wszystkich strukturach, myślimy przede wszystkim o Radzie Europy. Rada Europy jest najstarszą organizacją, która powstała w
1949 roku, obejmuje 33 państwa. Ostatnim państwem przyjętym do Rady Europy jest Andora i przedmiotem naszego zainteresowania są pewne mechanizmy, które tutaj Rada Europy, mechanizmy prawne, które wypracowała Rada Europy, ogromny dorobek konwencyjny. Myślę, że mówiąc o prawach człowieka, musimy przede wszystkim mówić o organach sądowych, a więc o Europejskiej Komisji i Europejskim Trybunale. W tymże Trybunale, w którym mamy już naszego polskiego sędziego, mianowicie profesora Jerzego Makarczyka. Marek, jednym z problemów jest to, że praw człowieka nas nie uczono. Nas prawników od wielu, wielu lat i teraz w takiej sytuacji, w której pojawia się potrzeba prawników, którzy wiedzą, o co chodzi, mogą dobrze reprezentować tych ludzi, pojawiają się nie tylko w kraju, ale również przed organami międzynarodowymi. No, jest potrzeba podejmowania różnych takich właśnie zupełnie nowych działań, tak jak na przykład to, o którym wspomniała pani Machińska, mianowicie współpraca z adwokaturą, żeby wyłonić grupę ludzi, którzy będą w stanie być dobrymi adwokatami ludzi pokrzywdzonych. Tym bardziej, że strona rządowa będzie bardzo dobrze reprezentowana. Potężne siły fachowe państwa przed zarzutami osób, które ze skargą występują. W związku z tym, no, żeby ten proces również przed komisją czy przed trybunałem był kontradyktoryjny. Jedna z podstawowych zasad. Prosi o głos. Tak? Ja właściwie przede wszystkim chciałem powiedzieć jedną i bardzo istotną rzecz. Otóż ja w pełni rozumiem te obawy, że Strasburg, jego organy, wszystkie te mechanizmy, które konwencja przewiduje, są jakby dalekie, odległe od nas, Polaków, czy wszelkich osób będących pod jurysdykcją państwa polskiego. Ale powiedzmy również tak, że jest to system zaledwie pomocniczy, subsydiarny do systemu krajowego. Dlatego musi istnieć wpierw cały zespół procesów, mechanizmów na gruncie naszego kraju, się pewnej dojrzałości, ale jedna bardzo ważna rzecz. Otóż ja, przejmując funkcję pełnomocnika, założyłem w swoich podstawowych jakby funkcjach, że będę starał się również wywoływać skutki wewnątrzkrajowe. To znamy pod nazwą sygnalizacji, czy też działań korekcyjnych, czy wręcz prewencyjnych. Chciałbym szybko organy o narastających sprawach w związku ze sprawami, które są wnoszone przeciwko. Jeszcze pani Machińska, czas powoli nam się kończy. Ja mam jedno pytanie właśnie do pana profesora Drzewickiego. Czy nie odnosi pan wrażenia, że my w ogóle w Polsce jesteśmy bezradni wobec pewnych procedur, że Strasburg rzeczywiście jawi nam się tak bardzo odlegle dochodzić praw tu na miejscu. My mamy codzienne przykłady, że ludzie przychodzą w bardzo prostych sprawach, po porady prawne do nas, sprawach, które można załatwić na miejscu. My współpracujemy z biurem rzecznika w tej zakresie. To mi pomaga z punktu widzenia mojej funkcji spowodować odrzucenie, mam nadzieję, części skarg z punktu widzenia niewyczerpania środków wewnętrznych. Ale jest prawdą, że taki problem jest. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że kultura społeczeństwa polskiego w sferze prawnej nie jest tak znowuż niska. Natomiast jest to jedynie kwestia dostępu do informacji i samej... Już ostatnie pytanie. Tu padają ciągle dwa słowa. Z jednej strony integracja, a z drugiej strony wspólnota. Zaczęliśmy od odwołania się do tej wspólnoty. Ja bym zapytał tak, czy ta Europa, czy to europejskie prawo, czy europejskie poczucie prawne jest i należy je tylko odnaleźć, czy należy je stworzyć? Czy w takim kraju jak Polska, dziś, zmieniającym się w prawnie, potrzebna jest dyskusja nad ustawą zasadniczą dla naszego kraju? A czy może ta dyskusja jest właściwie niepotrzebna? Może wystarczyłoby po prostu napisać konstytucję dla Zjednoczonej Europy i przyjąć ją jako ustawę zasadniczą dla wszystkich krajów, czy do roku 1999 w wyobrażalnej przyszłości tego typu akt prawny może zostać przyjęty? Wydaje mi się, że nie, dlatego że jednak państwa europejskie, mimo że jakoś tam się jednoczą, są coraz bliżej siebie, to jednak są i będą bardzo różne. W związku z tym i konstytucje tych państw powinny być różne, bo powinny oddawać i tradycję prawną, i specyfikę poszczególnych państw.
Gdyby tak było, jak pan powiedział, to pewnie już dawno wymyślono by system, powiedzmy, samoinstytucji, zrobienia z tego jednej i potem tylko za naciśnięciem guziczka wyskakiwałyby konstytucje do poszczególnych państw. A że jest inaczej, znowu wracam do tej naszej konwencji. W każdej sprawie, jak to bierze się pod uwagę właśnie to, że państwa są różne, że instytucje prawne, czasami wiekowe, aby tylko pewne minimum podstawowych praw jednostki było przestrzegane. Dziękuję panu Markowi Nowickiemu, dziękuję państwu, którzy nas słuchaliście i którzy dowiedzieliście się w tym ostatnim zdaniu tego chyba najważniejszego: siłą Europy, bogactwo i różnorodność, i właśnie w uznaniu tych wszystkich zasad możemy się jednoczyć, upodabniać i stawać się po prostu ludźmi rządzącymi się jednym jednak poczuciem prawnym i moralnym. Dziękuję panu mecenasowi jeszcze raz i zapraszam na następny Attack Show.